A dziś chciałabym Cię zapytać o to, czy czujesz się piękna? Kolejne wezwanie z litanii. Matka łaski Bożej. Łaska może być też tłumaczone z łaciny gracia, czyli urok, powab i wdzięk. Maryja jest pełna łaski. Tak nazywa ją anioł, który przychodzi, aby zwiastować jej, że będzie matką Zbawiciela. Możemy powiedzieć, Maryja jest cała wypełniona pięknem, wdziękiem i urodą. Maryja nie boi się tego Bożego daru, ale przeżywa je całą sobą. Bardzo często największym dylematem małej dziewczynki, dojrzewającej dziewczyny czy już dojrzałej kobiety jest pytanie, które ciągle sobie zadaje. Czy jestem piękna? Czy w moim wnętrzu jest coś zachwycającego? Maryja powiedziałaby nam dzisiaj: pytanie źle postawione. Jeśli wierzysz, że stworzył Cię Bóg na swój obraz i podobieństwo, jesteś piękna, bo Twoim stwórcą jest sam autor wszelkiego piękna. Powinnyśmy się pytać, co jest moim pięknem? Tak postawione pytanie pozwoli nam odkrywać niesamowite zasoby, które Bóg złożył w każdej z nas.